Dobra, słuchajcie, dzisiaj od rana taki spontan. Olsztyn, Stary Rynek. A kolejny przystanek to Mrągowo. Wjechałem właśnie do Mikołajek. No i dotarłem do Suwałk. Ten pan skapnął się, że nie jestem stąd, tylko dlatego, że jestem trzeźwy. Dobra, ale tak czy inaczej muszę znaleźć jakieś miejsce na nocleg. I jestem już na Litwie. Jechałem 13 godzin na motorku z małymi przerwami. Zrobiłem około 500 km. Słuchajcie, tak wygląda motorek, który mam zamiar pojeździć trochę. Zobaczymy, gdzie nim dojadę. Jest to Barton Classic. Taka chińszczyzna, ale bardzo fajna. 125 pojemności, chłodzone oczywiście powietrzem. I kupiłem do niego takie kuferki na Allegro. Dobra, słuchajcie, dzisiaj od rana taki spontan. I tak wymyśliłem, że jadę Litwa, Łotwa, Estonia, może dojadę do Finlandii, do Helsinek, zobaczymy. No i motorek spakowany. Mam nadzieję, że wszystko zaprałem, chociaż jak zwykle jest to uczucie, że czegoś zapomniałem. Sporo gratów wziąłem. Mamy śpiwór, mamy materac, mamy namiot, więc będzie gdzie się przespać. Wszystkie załadowane, mam kufry. Jeszcze zastanawiałem się, czy nie wziąć dodatkowego, ale za dużo tego by było. Chcę być jak najbardziej wolny i mobilny, więc spakowałem tyle, ile się da. No i wsiadamy, ruszamy powoli. Zobaczymy, dokąd uda się dojechać. Jest 12:15. Wyjeżdżamy spod Gdańska. Jedziemy. Słuchajcie, równa godzina jazdy, jest 13:20. Jechałem tak średnio 90-100 na godzinę cały czas. No i całkiem dobrze, motorek się spisuje. Jedyne co to ręce mi tak, takie mrowienie czuję, bo jednak ma niby wałek wyrównoważający, ale to trochę częściej i tak. No dobra, stanąłem przy McDonaldzie, więc idę zjeść. Stanąłem akurat przy McDonaldzie, więc idę zjeść. Dam motorkowi odpocząć, bo jednak jest schłodzony powietrzem i zaraz jadę dalej. Trzy godziny jazdy. Mob Grabin. Zatrzymałem się tylko dlatego, że okazuje się, że to siedzenie po trzeciej godzinie już uwiera w tyłek, jest dość twarde. Tak poza tym wszystko ok. Teraz trochę szybciej już jechałem. Już jechałem tak średnio 100, nawet było 115, 120 chyba nawet się pojawiło na godzinę. Więc jak na 125 to całkiem ładnie. Wszystko fajnie się sprawuje. Ale mój tyłek musi odpocząć. Ale wyglądam. To się wytnie albo nie. No, 10-minutowy odpoczynek zaliczony. Napiłem się. Tyłek odpoczął. Chyba mogę jechać dalej.
No i tym sposobem kolejny odpoczynek. Olsztyn, Stary Rynek. Dość klimatyczny, pokażę wam kilka rzeczy, sam zobaczę, bo jeszcze tu nigdy chyba nie byłem. Muzeum Warmii i Mazur. Także jak widzicie, nie gadam zbyt wiele. Zależy mi, żeby szybko przejść, zobaczyć, bo moim głównym celem jest wyjazd poza granicę Polski, Litwa. I chciałbym dzisiaj gdzieś już pod Litwą albo na Litwie przenocować, więc tylko szybciutko przez Olsztyn. Jest ładna staróweczka, jak widzicie, nie będę tego omawiał, lecę dalej. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich z Olsztyna. Starówkę waszą zobaczyłem, jest bardzo ładna, na pewno kiedyś jeszcze tu zajadę. No a jeżeli macie pomysły, co tu jeszcze można zwiedzić, jak będę następnym razem, to napiszcie w komentarzu. Na pewno jeżeli tu będę, to zobaczę te miejsca wszystkie, które mi napiszecie. Także szybko podna wycieczka po Olsztynie, po starówce właściwie tylko. No ale co dalej? Magnes kupiony, więc Olsztyn zaliczony. Nie no, żartuję, na pewno tu jest dużo więcej do zwiedzenia, ale mi zależy bardziej na tym, żeby dalej jechać, więc lecę. A kolejny przystanek to Mrągowo. Taki szybki przystanek, żeby zobaczyć w ogóle, jak wygląda Mrągowo, i jadę dalej. Także jedno miejsce w Mrągowie obejrzane i jedziemy dalej. Słuchajcie, chciałem zobaczyć jezioro, wbiłem się w jakąś drogę w ogóle leśną. Nie wiem, nawet nie patrzyłem, czy są znaki. No trudno, przejadę. No i tak jak widzieliście, pewnie wjechałem właśnie do Mikołajek. Także takie małe kółeczko sobie zrobiłem po Mikołajkach. Kupiłem sobie jeszcze koszulkę w kropie za 19 zł, jak prawdziwy cebulak, i mogę jechać dalej. No jeszcze mi zostało 1,5 godziny, ale jest taki ładny zachód słońca, że musiałem się zatrzymać, zobaczyć. Film na pewno tego nie oddaje, ale zrobiłem zdjęcie. No i dotarłem do Suwałk. Dziwnie mnie przywitały, jakoś dziwnie się tu poczułem. Najpierw poszedłem do kantoru, o tam gdzie jest policja. Obok kantoru był zakrwawiony pan, ale no, siedział normalnie, nic mu się nie działo, więc wszedłem rozmienić pieniądze, jak chcę jechać na Litwę, Łotwę, żeby mieć euro. Wsiadłem na motorek, żeby zawrócić. Przyjechała po niego karetka. Karetka tak wystartowała, że prawie we mnie w motor wjechała. Zjechałem na bok i za mną przyjechała policja i coś tam robią. No i tyle. No i poszedłem sobie kupić kebaba. Muzyka tak głośno w kebabie, że
nie słyszałem, co ten pan w ogóle do mnie mówi, nie? I się pytał kilka razy o mięso, poprosiłem, żeby ściszył muzykę. Wychodzę z tego kebaba, jakiś pan idzie z piwem i też się mnie pyta. Widać, że już trochę wypił, ale... No i grzecznie się pytam trzy razy, czwarty raz. W końcu udało mi się go zrozumieć. Czy pan zsuwał? No to powiedziałem, że nie. No tak czy inaczej. Jest już godzina... 22. Czyli ponad 9 godzin jechałem tutaj. Prawie 400 km, ale jestem. I swój cel na dzisiaj zrealizowałem. Powiedziałem sobie, że przynajmniej muszę dojechać do Suwałk. I jestem w Suwałkach. Było ciężko, bo tyłek bolał, plecy bolą. Mogłem wcześniej już się zatrzymać, ale chciałem to zrobić i dojechać do tych Suwałk. No a teraz idę sobie po tego kebaba, którego zamówiłem, bo pan mówił, że 8 minut muszę poczekać. Akcja tutaj jakaś dalej trwa, nie wiem co się dzieje. Nie wnikam, służby są. I znów karetka przyjechała. No, odebrałem swojego kebaba. Słuchajcie, mam wrażenie, że ten pan skapnął się, że nie jestem stąd, tylko dlatego, że jestem trzeźwy. Jeszcze nie minąłem trzeźwej osoby. No może funkcjonariusze policji i karetki, a poza tym dziwne rzeczy. O, a pan, któremu udzielono pomocy, już papierosem w buzi wchodzi pod samochód. Boże, co to za miasto. Zaczynam się bać. Na czerwonym świetle. No tak czy inaczej, jestem koło parku 3 Maja. Ładne ulice, ponieważ wszystko jest wybrukowane. Same uliczki naprawdę ładnie wyglądają. I ten kamień dodatkowo robi tutaj robotę. No i park. Przede wszystkim jest park, nie tak jak większość miast zamieniają na całkowity beton. Tylko tutaj jest chociaż ten park duży, ładny. A co ja będę się powtarzał? Chyba zmęczony jestem. O, ale jest też tu pomnik marszałka Piłsudskiego i nawet kwiaty pod nim. Dobra, ale tak czy inaczej muszę znaleźć jakieś miejsce na nocleg i skorzystam najpierw z Park Fortnite, może tu coś znajdę. Oj, ale jedną ręką nie dam rady. Jestem tutaj teraz Suwałki, szukaj w tym miejscu. O, jest tego, coś mi naszukał. Najchętniej to już się będę zbliżał do Litwy. Nawet w samym centrum Suwałk są miejsca na kampery, ale ja muszę teraz z namiotem gdzieś poznaleźć miejsce. Jednak trochę zmieniłem zdanie i pojechałem dalej. I jestem już na Litwie. Jestem już na Litwie, w Kalwarii. Na wjeździe jest taki piękny jakiś park, więc postanowiłem sobie wejść zobaczyć. Powoli szukam już miejsca do rozłożenia namiotu, żeby się przespać. No w parku raczej nie mogę. Są tu jakieś obeliski. Ale ładny, ładny ten park. Bardzo fajny. Wow, wjechałem do Kalwarii, ale tu ładnie jest. Równiutkie bruczki, wszystko w kamieniu. Oświetlone, ale ładne parki. Fajny pomysł, blaszane. Z jakiś blach zrobione tutaj obrzeża do trawy. Tu też wszystko z blachy. Te kwietniki u góry też super wyglądają. Ja już w Mariupolu, czy jakoś tak
na Litwie. Rozbiłem namiot, wszystko rozłożone, całe obozowisko. Zmęczony jestem, idę spać. No a jutro kolejny dzień i kolejny odcinek, więc wszystkiego się dowiecie w kolejnym odcinku. Tu będzie już pewnie ciekawi. Jadę dalej na północ. Trzymajcie się, hej, i pamiętajcie, subskrybujcie kanał. No i jeszcze tylko krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Wyjechałem godzina 12.20, dojechałem tu 1.20, czyli jechałem 13 godzin na motorku z małymi przerwami. Zrobiłem około 500 km. Więc jak na 125 to chyba daje radę, nie? O, taką miejscóweczkę znalazłem na Park Fortnite. Po chwili po napompowaniu już spałem na ziemi właściwie. Było trochę chłodno, ale dałem radę. To tylko 4 godzinki snu były. Spadła mi kamerka i zrobiła ała na baku. Ja też nie używam tego słowa, bo dla mnie jest wulgarne, ale powiem. Jest zajebiście. Nie no, słuchajcie, jest masakrycznie pięknie tu, ale już tu byłem kiedyś. Prawie 800 km i jestem, Łotwa. Z wyglądu jak Sopot, taka główna droga, a na mapie trochę jak Hel wygląda. No i jesteśmy w Rydze. Poszedłem gdzieś tam i tam. Pytanie brzmi, gdzie jest motor?